Wierzymy, że to, co mówi nam dzisiaj Ewangelia, się dokonuje. To nie jest tylko informacja, której słuchamy. Ona się dokonuje i na pewno ma się dokonać w naszym życiu. Dzisiaj, kiedy kończymy Wielki Post, Jezus zaprasza nas na ucztę. Rozpoczynamy Wielki Tydzień i On rozpoczyna się ucztą. Jesteśmy tak jak robotnicy ostatniej godziny. To znaczy, jest taka sytuacja, w której już drzwi się zamykają, ale jakoś jeszcze ci, którzy chcieliby się dostać, trochę liczą na to, że wejdą tak w ostatniej chwili. Trochę im się nie chciało wcześniej. No i tak jeszcze na 5 minut przed zamknięciem drzwi jakoś się tam dostali. Wy, którzy teraz słuchacie, należycie do ludzi pobożnych i wielu z was nie jedna rekolekcja w tym Wielkim Poście przeżyło. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, dzisiaj już trzeba pamiętać, trzeba zapomnieć o tym, co się stało w tym Wielkim Poście. Co nam wyszło, co nam nie wyszło. Czy to było piękne przygotowanie, na którym rzeczywiście poświęciliśmy czas Panu Bogu, pochylaliśmy się nad Jego Słowem, czy to nam zupełnie jakoś nie wyszło. I to wszystko, co sobie postanawiałeś, tak naprawdę legło w trzeci dzień Wielkiego Postu. Dzisiaj jest najważniejsze, że Jezus zaprasza nas na ucztę. I tak zaczyna się Wielki Tydzień. Gdzie ta się uczta odbywa? Ta uczta odbywa się w Betanii. Co to jest Betania? Betania to jest dom ubogiego. Warto usłyszeć tę nazwę, bo ona ma znaczenie, jesteśmy w domu ubogiego. My też jesteśmy w tej sytuacji ubogiego. Zauważmy, że czasami chcielibyśmy przynieść do Jezusa takie naręcza dobrych czynów. Chcielibyśmy przynieść naręcza tego wszystkiego, co nam wyszło, żeby się pochwalić i powiedzieć: Panie Jezu, przyjdź, popatrz. Jednak teraz coś Ci przynoszę. Ale to nie jest Ewangelia. Bo w Ewangelii jesteśmy w sytuacji kogoś, kto przychodzi praktycznie z niczym. Ta nazwa dzisiejsza, to gdzie Jezus urządza ucztę, czy gdzie uczestniczy w uczcie, nie jest bez znaczenia. Wszyscy jesteśmy właśnie w tej pozycji ludzi ubogich. Tacy właśnie jesteśmy zaproszeni na to święto w naszym ubóstwie. Co więcej, jesteśmy zaproszeni na święto nie tylko w ubóstwie, również pośrodku śmierci. Zobaczcie dom Łazarza. Łazarz, który jeszcze przed chwilą leżał w grobie, można powiedzieć, obrazowo unosi się tam woń jego śmierci. Niektórzy nawet przyszli zobaczyć, jak to Łazarz powstał z grobu, z martwych. Obejrzyjmy to. Pamiętajmy, że on umarł. Za chwilę będziemy uczestniczyć w śmierci Jezusa. I pośrodku tej śmierci Jezus zaprasza nas na ucztę. Wydaje się, że to jest takie dosyć szalone. Jak to? Pośrodku śmierci i my mamy uczestniczyć w uczcie? Ale zobaczcie, tak dokładnie jest w naszym życiu. Tak jak woń śmierci unosi się jeszcze w domu Łazarza, tak też często ta woń śmierci dotyka naszego życia. Czasami to będzie śmierć sensu. Mówimy, to jest bez sensu. Coś umarło. Czasami to będzie śmierć jakichś naszych wyobrażeń. Czasami to będzie śmierć jakichś relacji, z którymi wiązaliśmy nasze oczekiwania i nadzieje. Czasami to będzie śmierć nas samych, bo my czasami się czujemy jak tak trochę taki nieżywi w środku. I zobaczcie, to właśnie w takiej sytuacji Jezus zaprasza nas na ucztę. Tutaj nie trzeba niczego udawać. Tutaj nie trzeba mówić: Panie Jezu, popatrz, to wszystko już się trochę, jakby trochę we mnie umierało, ale już podnieśliśmy się do życia. Nie. W tej sytuacji śmierci, jeżeli rozpoznajesz ją w sobie, w tej sytuacji ubóstwa, właśnie w takiej sytuacji Jezus zaprasza nas na ucztę. Świętujemy życie, chociaż otacza nas śmierć. Świętujemy życie, chociaż ta śmierć jest czasami w nas w środku. To wydaje się szaleństwem. Ale zobaczcie, to jest szaleństwo Jezusa, który nas zaprasza na tą drogę u progu Wielkiego Tygodnia. No i olejek. Główny bohater niemalże dzisiejszej Ewangelii, to też się wydaje szaleństwo. 300 denarów. To jest mniej więcej
pensja takiego niewykwalifikowanego robotnika. Czyli jakbyśmy na nasze przeliczyli to, to by wyszło około 20 tysięcy złotych. Czyli kobieta kupiła flakonik z olejkiem warty 20 tysięcy złotych. To jest przecież szaleństwo. Ta scena, ona jest bardzo poruszająca. Jak się wejdzie do Bazyliki Grobu Pańskiego, to zaraz przy wejściu można zobaczyć kamień, tak zwany kamień namaszczenia. Jak się go dotknie, to ręce potem pachną takim specyficznym, ładnym zapachem. To jest olej nardowy. Dlatego, że tam przychodzą setki czy tysiące pielgrzymów i namaszczają ten kamień. Wylewają na ten kamień olejek nardowy, który można kupić w sklepikach dookoła Bazyliki Grobu Pańskiego. To głównie wierzący prawosławni to robią. Ale to jest przecież jakiś rodzaj szaleństwa. Rozbicie tego flakoniku. Jak się patrzy na tę scenę, Maria rozbija ten flakonik, wylewa na stopy, ociera stopy włosami, to moglibyśmy pomyśleć, że to kojarzy nam się z jakąś taką mydlaną operą. No ale gdyby popatrzeć na to też, że tak naprawdę to jest prawdziwe, to ma to też w sobie coś takiego, nawet powiedziałbym, erotycznego. Takiej sceny miłosnej. Zresztą jak się zaczyna początek Pieśni nad Pieśniami, to czytamy: o imię Twoje rozlany olejek. O czym jest Pieśń nad Pieśniami? O miłości oblubieńca i oblubienicy. Niektórzy mówią, że trzeba usunąć tę księgę z kanonu ksiąg Pisma Świętego, bo to razi. Tak, Boża miłość razi. Rzeczywiście tak jest. Znowu, gdzie Jezus nas zaprasza? Co to za uczta? No to jest taka uczta, która porusza gdzieś od wewnątrz wszystkie nasze tęsknoty i pragnienia za miłością. To ta rozrzutność miłości. Jest tutaj też Judasz. Święty Jan mówi, wkłada te słowa: czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano tego ubogim? To święty Jan wkłada w usta Judasza. No myślimy sobie, no Judasz to wiadomo, zdrajca, złodziej. No to musiał tak powiedzieć. Wszyscy go znamy. Ale przeczytajcie tę Ewangelię u innych ewangelistów. U ewangelisty Marka jest powiedziane: niektórzy mówili, dlaczego nie sprzedano tego olejka. U ewangelisty Mateusza jest jeszcze mocniej. Uczniowie mówili, dlaczego nie sprzedać tego olejku. Czy to nie jest tylko rola Judasza? Zauważmy, że w tej sytuacji takich zgorszonych i takich, którzy by chcieli sprzedać ubogim, to my wszyscy jesteśmy. To my wszyscy jesteśmy ci, którzy jak mają doświadczyć miłości, to zaczynają przeliczać. A starczy mi? A co ja będę z tego miał? I to można liczyć na bardzo różne rzeczy. To można liczyć, myślę sobie, do ilu ludzi to nagranie dzisiaj dotrze. A niektórzy będą liczyć, a co mi się, czy mi się to opłaci, jeśli chodzi o czas. Każdy z nas też ma taką pokusę, żeby przeliczyć. Wobec tego szalonego gestu miłości mamy coś takiego bardzo małego i zaczynamy liczyć. Ta Ewangelia często jest pokazywana jako symbol modlitwy. Ten olejek rozlany to jest symbol nie tyle miłosierdzia, co modlitwy, mówią ojcowie Kościoła. Popatrz na Wielki Tydzień, w który wchodzimy. Ile czasu marnujesz dla Boga? Ile go będzie? Ile rozlejesz Twojego czasu zupełnie tak, żeby zmarnować go dla Boga bezpowrotnie? Ile dasz czasu? Na ile Cię stać? Jeszcze jedno porównanie z olejkiem. Ewangelista Łukasz umieszcza tę scenę w zupełnie innym kontekście, bo Ewangelista Łukasz umieszcza tę scenę bezpośrednio przed Paschą. Tak jak inni ewangeliści, tylko on ją umieszcza w takiej sytuacji, w której Jezus przychodzi do faryzeusza w gościnę, przychodzi do niego, do faryzeusza Szymona w gościnę, siada za stołem i przychodzi jawnogrzesznica, która wylewa olejek, namaszcza stopy Jezusa, a faryzeusz sobie myśli w głowie, gdyby on wiedział, kim jest ta kobieta, która go dotyka, na pewno by jej nie pozwolił. Jezus, znając jego myśli, mówi: Szymonie,
mam ci coś do powiedzenia. I opowiada mu przypowieść. Bardzo ciekawo w tym kontekście, bo mówi: było dwóch dłużników, jeden był winien 500 denarów, drugi 50. Nie mieli z czego oddać. Pan umorzył im dług. Jak myślisz, który go będzie bardziej miłował? No ten, któremu większy dług darował, mówi faryzeusz. No właśnie. Zobacz, wszedłem do ciebie, nie dałeś mi wody do nóg, nie przyjąłeś mnie, a ona, ta jawno grzesznica, dlatego jej odpuszczają się są liczne grzechy. Z czym jest związany ten gest u Łukasza? Tak jak można dać jałmużnę z pieniądza, tak też można dać jałmużnę z serca. I to, co to jest? To jest przebaczenie. Jałmużna, która rozrywa nasze serca, to jest przebaczenie. Więc to jest znowu zaproszenie dzisiaj, kiedy wchodzimy w Wielki Tydzień. Czy dałeś jałmużnę w tym Wielkim Tygodniu? Czy dałeś jałmużnę w tym Wielkim Poście? Nie dałeś? Dałeś za mało? Jest jeszcze szansa. Nie tylko taka, która dotknie twojego portfela, ale może również dotknąć twojego serca. I ta jałmużna, która dotknie twojego serca, jest o wiele ważniejsza, istotniejsza. Czy komuś przebaczysz? Ta jałmużna dotyka twojego serca. Jałmużna, która dotyczy twojego przebaczenia. Pamiętacie, u progu Wielkiego Postu, w środę popielcową, prorok Izajasz mówił tak: rozrywajcie wasze serca, a nie szaty. Rozrywajcie wasze serca, a nie szaty. To dotyka mojego serca. Co trzeba zrobić, żeby dobrze wejść w ten Wielki Tydzień? Co trzeba zrobić? No trzeba zrobić to, co ta kobieta. Rozbić flakonik alabastrowy olejku. Co jest tym flakonikiem? Twoje serce. To jest flakonik. Dopiero wtedy to, co w nim jest, może napełnić wonią mieszkanie. To, co jest w tym flakoniku. To, co jest w twoim sercu. To może napełnić twoje mieszkanie, twój dom. Tych ludzi, których spotykasz na co dzień. Jeden z pisarzy takich chrześcijańskich mówi tak: ja odkryłem coś takiego, że tym flakonikiem jest moje serce, ale też odkryłem, że to serce tylko wtedy ujawni piękną woń olejku, jeżeli zostanie rozbite. Bo jeżeli nie zostanie rozbite, to co zawiera, to nie będzie olejek. To będą tylko takie cuchnące ścieki, które tam pozostaną. A jeżeli rozbijesz ten flakonik, to co z niego wypłynie, stanie się drogocennym olejkiem. Piękne słowa. Tak nas zaprasza Jezus na ucztę. Wejdziecie? Zaproszenie jest jednoznaczne. Można wejść. Ale można też zostać na progu. Wybór należy do ciebie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.